Siema, wróciłem po krótkiej przerwie. Jak zauważyliście, nie było ani live'ów, ani w sumie zdjęć, ani żadnych filmików. Miałem mały problem. W sumie, jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o kontuzję. Proste. Więc każdy jest człowiekiem, ja też. Kontuzję się nabawiłem. Problem polega na tym, że jak wyciskałem te większe ciężary, te 78 kg czy 80 kg na żołnierskim, to jak wiecie, jestem na redukcji. Teraz ważę 86 kg, 86,5. Jest redukcja, no to oczywiście spada siła. Więc nie chciałem się poddawać, chciałem utrzymać te same ciężary na stałe. Ale no niestety, no jednak te 78 kg mnie przeciążyło. W sumie jak wiecie, też jestem trochę obciążony przez tą wątrobę, więc ani się zregenerować nie mogłem, ani nic. Więc próbowałem ten ostatni raz podnieść, ostatnie powtórzenie, tak? No i po prostu coś mi strzeliło. Strzeliło nie pierwszy, nie ostatni raz. No ale w sumie była sytuacja taka, że coś mi strzeliło w odcinku szyjnym, tu od łopatki do połowy szyi, jakoś tak. Dostać się do lekarza jest po prostu ciężko. No i tak przez cały miesiąc jakoś przebolałem. No ale w sumie troszkę mnie nadal boli. Trzeba ruszać szyją, to ruszałem się cały. Więc musiałem chodzić do pracy też przy okazji, więc trochę miałem z tym porażkę. No i dlatego też nie nagrywałem, no bo boli mnie, nie mogłem ćwiczyć i to wszystko. Teraz już mnie troszkę przestało boleć, już od poniedziałku zacząłem ćwiczyć, więc powoli znów zacznę nagrywać. Też dostałem już skierowanie na prześwietlenie, zobaczymy co z tego będzie, no ale też od tego właśnie ten ucisk to już mam sporo, raz mnie bolał, później miałem takie natężenie, że mnie bolał mocniej. No i byłem tak z kolegą, tak dla jaj, nie? Jak to koledzy, tam poszarpaliśmy się, no i zapomniałem mu powiedzieć, że łapał mnie za szyję, no i złapał mnie za szyję, ścisnął w dół, ja go podniosłem i tak kontuzja powróciła. Teraz już jest troszkę lepiej. Miałem też trochę nieprzyjemną sytuację związaną z tym, że gdzieś na kręgach miałem ucisk, no i po prostu nie to, że kręciło mi się w głowie, w sumie czasami miałem takie ataki w tygodniu, że coś się działo, że niby troszkę mi się zakręciło w głowie, ale też najbardziej nieprzyjemne to było to, że miałem sytuację taką, że w czasie chodzenia, w czasie spoczynku, w czasie leżenia, cokolwiek robiłem, po prostu miałem sytuację taką, że nagle jakbym był na karuzeli. No, na karuzeli byliście, czy tam na Wesołym Miasteczku, na tych młotach, to wszystko, to mieliście takie coś, że jak się kręciliście, to tak jakby was podnosiło, czy coś w tym rodzaju. No ja tak miałem w rzeczywistości bez żadnej karuzeli. Potrafiłem iść po sklepie i nagle zaczęły mi się ręce pocić. Szybko zaczęło mi serce bić, no i nagle właśnie taki atak, że niby miałbym zaraz zemdleć, ale jednak nie, jakbym miał zaraz upaść. Jakby mi miało zaraz serce stanąć, tak jakbym miał, tak dziwnie to określić, ale jakbym miał unieść się nad ziemią, tak? Strasznie to dziwnie to brzmi i całkiem kiepska sprawa właśnie. Niby tak o tym się nie mówi, o tych kontuzjach, nikt na to nie patrzy, dlatego wszyscy trenerzy tylko, czy nawet youtuberzy mówią, żeby podnosić lżejsze ciężary i przygotowywać ciało do obciążenia. Ja w sumie od zawsze ćwiczyłem dużymi ciężarami, no ale no, tego już nie da uniknąć. No. Czasami się zdarza tak, że coś się stanie przez przypadek, no i co z tego, że podnosisz ciężary ciężkie przez 10 lat, 15, tak jak na przykład strongmeni, którzy podnoszą po 300 kg, po 400, ale to wszystko jest związane z tym, że oni też mają kontuzje i jednak będą te kontuzje, no ale no niestety, no jeżeli ktoś nawet podnosi przez tyle lat ciężary, no to i tak ta kontuzja musi się pojawić, więc to nie jest tak do końca, że sport to zdrowie, tylko jeszcze zależy jaki, może zacznijmy od tego.
zacznijmy w jakim stopniu, bo liczy się technika, liczy się wszystko, no po prostu przez tą technikę też można sobie uszkodzić coś, źle złapać tangę niechcący, a kiedy człowiek jest obciążony, no to niestety, no może się nabawić kontuzji, po tym człowiek ma raz lepszy dzień, raz gorszy dzień, to też nie jest tak powiedziane, że o, ja mam dzień treningu i dam z siebie więcej niż powinienem, ale jednak coś jest nie tak i problem polega na tym, że przecież mam tego wirusa typu C, no i mój organizm nie może się zregenerować na 100%, więc też miałem słabszą regenerację. Nie wybrałem BCA i różne takie środki, no ale jednak to, co brałem, miało mi pomóc na regenerację, no to po prostu obciążało mi wątrobę. Też mam dobrą wiadomość a propos wątroby, że wyniki się poprawiły, poprawiają się nadal. Teraz od poniedziałku, od 27 dosłownie, będę zaczynał program lekowy. Nie wiem, czy wiecie, ale to wam powiem teraz. Są właśnie te nowe leki, które wyszły na wirusa typu C. Nie wiem, jak jest B i jak A jest, no ale wiem, że ten środek ma mi pomóc. No w sumie mam ten najpopularniejszy genotyp i u mnie ten wirus raz się budzi, raz jest, raz go nie ma, raz jest lżejszy, z tego co tak wyniki pokazują, więc takie leczenie trwa od 3 miesięcy do pół roku, więc jeżeli dobrze wyjdzie i będę dobrze się czuł po tych lekach i po prostu wszystko będzie jak powinno, to na dobrą sprawę już za 3 miesiące, za pół roku będę zdrowy. Moja wątroba będzie mogła się regenerować na 100%. Już nie będę miał tego wirusa, więc nic mi nie będzie uszkadzało tej wątroby. Przypominam tylko, że jeszcze rok temu to nie było wyleczalne. W sumie są różne wirusy typu C, które są inne genotypy i niestety ten lek czasami nie działa na to. W sumie nie jest tak źle. Więc kiedyś to było leczone interferonem. Interferon przez strzykawki to wszystko, a ja mam problem taki, że boję się strzykawek. Czy w sumie kiedy muszę, no to niestety poddam się i muszę pobrać krew czy coś w rodzaju, ale tak, jeżeli miałbym sobie po prostu dla jaj zrobić coś, no to nie byłbym taki odważny. Więc interferon właśnie tam przez strzykawki to wszystko, a jak już leżałem w szpitalu i ludzie mi opowiadali, że niektórzy mogli mieć potem depresję, nie spali, po prostu mieli jeden dzień wyjęty z życia, bo to raz w tygodniu się dawało i po prostu brali to i czuli się tragicznie, więc nawet nie przyszło mi na myśl, żeby korzystać z tego, i nawet jeżeli miałbym taką propozycję, to bym się na to nie zgodził. No, więc niedługo będę nakręcał live'a, niedługo filmik wrzucę. Oczywiście kupiłem sobie nowy sprzęt, który wam oczywiście pokażę. W sumie jakbym się regenerował na 100% i z tą wątrobą miałbym wszystko w porządku i to wszystko, to podejrzewam, że byłoby wszystko w porządku, podnosiłbym te większe ciężary i bym się tak bardzo nie męczył. W sumie wam teraz powiem, że od poniedziałku zacząłem ćwiczyć i nie powiem, no poniedziałek, wtorek zrobiłem trening, środa przerwa i 2 dni poćwiczyłem, a ja już się wyspać nie mogę. I przychodzę z pracy i już śpię, czyli wychodzi na to, że mój organizm jest już zmęczony. Niby miałem miesiąc przerwy, mniej więcej, i takie właśnie rzeczy się dzieją, więc ciężko to wyjaśnić, bardzo ciężko to jest sprawa. Walczę z tym, nie mam co się poddawać, zrobiłem sobie tą siłownię, będę wam dalej pokazywał tą siłownię, będę dalej na tym kanale, nie czy którym się to podoba, czy nie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, mam nadzieję, że będzie z was coraz więcej. Więc co, pech jak pech, tego samego dnia co nagrywałem ten materiał, zdźwignąłem sobie kostkę. Tak, zdźwignąłem sobie kostkę, jak nie jedna kontuzja, którą przez miesiąc nie ćwiczyłem. Teraz zeskakiwałem ze schodków, zdźwignąłem sobie nogę. Byliśmy w szpitalu, gdzieś tak koło 16 plus minus.
Wyszedłem z niego o 21. W ogóle lekarz chciał mi wrzucić nogę w gips, ale nie mam złamanej czy coś tego rodzaju, tylko zwichniętą. Więc miałem kiedyś taką kontuzję i nie zgodziłem się na to, żeby mieć nogę w gips. Poza tym w taką pogodę, gdzie jest około 30 stopni, bardzo gorąco, więc wrzuciłem sobie nogę w takie coś. Bardzo dobra sprawa, to dzięki temu stabilizuje mi nogę. A tak naprawdę byliśmy na działce w lesie, jak widzieliście na kanale Szelina. Ci co widzieli, ci co nie widzieli, to zapraszam na jego kanał. Tam troszkę pograliśmy razem w piłeczkę, razem z Michałem i z dziewczynami. No i pech chciał, że Szelin nie umie grać w piłkę i mi po nogach zaczął gnieść i przez niego zniknąłem sobie kostkę, więc to jest prawda, że to niestety Szelin mnie uszkodził. Więc co, zapraszam do oglądania i do następnego.